Hello, dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie, jak zawsze. A więc przypomnę, że mamy 3 sekundy na odpowiedź. Odpowiedź liczy się pierwsza, naradzamy się po drugiej utracie szansy. Mamy odpowiedzi 6, odpowiadali ankietowani, wśród nich byli nasi internauci. Dziękuję i pozdrawiam i zachęcam do brania udziału w ankietach. Co więcej, no, trzeba trafić w odpowiedzi, wszystko jest jasne, kto pierwszy przyciśnie, odpowiada. I pytanie pierwsze, czytam, uwaga. Okej, Karol, nie pierdol, dawaj pytanie. Pytanie jest takie, ptak który? Który ptak prawie lub w ogóle nie lata? Mój. Struś, idź pan, chuj. Patrzymy i mamy. Mój. Najwyższa, najwyższa, kurwa, najwyższa. Michał Szpak. Michał Szpak. Jak to jest, troleku? Kto to jest? Zapraszam na kanał. Ja nie mogę, ci milionerzy. Kuria. Kura. Dobrze. Patrzymy. I mamy. Dobrze ty. Taki żart na początek. Słuchajcie, wiecie dlaczego bocian stoi na jednej nodze? Nie. Bo nie. Jakby ją podniósł, to by na dziób się wywalił. Na czym można zjeżdżać z ośnieżonego stoku? No na worku można, z ziemniakami. Te. No twoje stary. Co ty powiedziałeś? Na to jest. Trzymy. No. Było tak przyjemne. Dobrze. To mogę już iść? A to było śmieszne. No, to mutuj do dzieci bez muteczki. Nie mutuj Karola. Weź go od muty. Myślę, że będziesz z tego znana. Wróci. No i wróci. No i co? Dawaj jakiegoś suchara. Dawaj. Nie mutuj go jeszcze, Golden. Dawaj. Co to jest suchar? No suchara dawaj, kiedyś. Powiedz jakiś kawał. Karol, patrz mnie korci, żeby powiedzieli ci, którzy mówią, że to są suchary, co ich zdaniem nie jest sucharem. Ja nie mogę. Dawaj, Karol, powiedz, gdzie jest suchar. Jest suchar. Jedzie. Otóż świeżo upieczona pani kierowca dzwoni na policję i zgłasza. Panie władzo, zgłaszam kradzież, zostałam okradziona. Ukradziono mi kierownicę, deskę rozdzielczą, wszystkie zegary, no i wszystkie pedały, jakie miałam tam z przodu. I wyłącza się. Za chwilę dzwoni, mówi, bardzo przepraszam, to był mylny merdunek, usiadłam z tyłu. Typowa kobieta. Typowa blondynka, nie kobieta. Nie każda kobieta jest taka głupia. Dobra. Znaczy, no ja wiem, ale 99% tak. Uwaga, słuchajcie, a więc już pytanie, kto pierwszy przyciśnie, ten gra. Więcej niż jedno zwierzę. Kota. Moja starość. Szukamy dalej. Lama. I lama jest! Tak jest. Opto. I mamy. Nice. Nawika to jest podstawa. Nie wiem, zero. Chciałem wiedzieć, że zero. Barman mnie pyta, czy Polak jest. Bardzo proszę. Kto się pyta? Na skłonnicę lepsze. Ktoś inny mnie pyta, czy chce fresk. Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem tak, atentą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chce jeszcze. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. 6-0. O Jezu. Znaczy to było tak o Hemingway, ale z kim to było?
Ze Strasburgerem czy co? Właśnie. Nie jestem kurwa Scampton, na twarzy Arafatki nie noszę. Jak będziesz się dalej pruł, to zabiorą cię stąd noszę. Zakładaj już bambosze, wypierdalaj, to nie są karkonosze, jo. Zamki pizdy. Nie wiadomo kto, nie wiadomo kto. Radio, 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 zajebali radio. Nie wiadomo kto zajebał radio. Nie wiadomo kto zajebał radio, jo, jo. Co to było? Ziomek, kurwa żałosny jesteś, dawać mi tu Karola. Gościu, nie jest okej, wszystko dobrze i czekamy na przyszły rok. Nie jesteśmy w Afryce, tylko w Polsce. Karol, daj sobie link do filmiku. Ej, no, no, no nie, no wcale nie obrażę na tym czasie. A, to nie będzie na YouTube, chcę po prostu jakiś troll. Mogę się założyć z tyłem. To są nasi wybitni sportowcy. No właśnie, to ja jestem jednym z takich. Chciałbyś. No wiem. Proszę Państwa, pytanie sportowe. Jak na sportowców przystało? W jakiej konkurencji startują lekkoatleci na zawodach? Siatkówka. Nie wiem. Pudło. Paraolimpiada. Nie ma. Paraolimpiada? Jeżdżą na rybach. Nie. Patrzymy. Jeżdżą na rowerze. Jakie macie pomysły? A na przykład... Szukamy dalej. Jeżdżą na konia. Jeżdżą konni kładę. Kajakarstwo. Lekko atleci to bieganie. A, no. Patrzymy. I mamy. Yeah. Dobre, dobre. A co? Jakie to było pytanie? No, lekko atleci, jakie mają dyscypliny sportowe. Skok swish. Skok dal. Na 3 punkty. Znowu trafił. Jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Kanapka. Polski. Polska. Kanapka. Pudło. Matma. No, no w jakimś sensie, ale nie. WF. Nie WF, bo jak będziesz przed Psiarskimi uciekał, no to jak uciekł? Przyda. To nie na razie. No dobrze. No to dobrze. Wygrałem, kurwa. Wygrałem. 1368. Dziękuję. Nagrodę w programie ufundował Sokoł. Producent filety z cipek 1 kg 4,99. Rodzynki z baraniej dupy 500 gram złoty 99. Jaja męskie niegolone 60 sztuk 9,99. Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Proszę powtórzyć. Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Co? Co? Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Co? No co? Mówimy co? Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Jajco. Dobra, elo, panie. Za chwilę spotkamy się w finale. Hej. Gramy dalej. Karol mnie zabił. Słuchajcie, mnożymy teraz przez dwa liczby punktów, czyli można dużo wygrać. Jaki bywa lód? Zimny. O. Szukamy dalej. Mokry. Pudło. Jakie pudło? Jak to pudło? Ty. To suchy. Suchy. Gdzie pudło? Przecież druga utrata, narada u państwa. Jaki bywa lód? Zimny. Chojowy. Czekaj, ja chcę jeszcze jeden żart Strasburgera posłyszeć. No. Dawaj, tatusia. Tatuś, kochany, zawsze chciałeś mieć chłopca, syna. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jestem po kuracji hormonalnej, będę chłopcem. No co ty, córeczko, jaja sobie robisz, ja...
kurwa, zabawa! Pozdro dla Kuwaty, kurwa. Czyli właśnie zrobiłem gościa CZ-ki? Chodź w głowinkę do windy, po prostu. Super, proszę pana, tak jak w rejsie mówił Maklakiewicz. Nuda, proszę pana, nuda. To prawda. No, no. Sport, który wymaga dobrego chwytu. Walenie konia. Publicznie to trochę nie wypada. Koszykówka. Ręczna. Piłka ręczna. Pytanie myślę, że nie jest skomplikowane, a brzmi ono tak, co na przestrzeni wieków służyło ludziom do rozpraszania mroków nocy. Czosnek? Pudło! Kurwa. A pudło, no! Dziewczyny! Pudło! Pudło, no pudło, no przecież. Pudło, no, pudło. Ale jajo. No w jakimś sensie, ale nie. Ale jak pudło, pudło. Okej! Pudło. A pudło, no. To już bliżej. O! Pudło przez uskresko. Nice! Tak jest! Tak. Znowu trafił. Wygraliśmy. Nie, bo... A nie, nie, nie wygraliśmy. Wygraliśmy. No. No tak. Nie wygraliśmy. Do. Świetny chłopak, fantastyczny facet. Wiem. Ja chciałem podziękować moim znakomitym gościom, jak zawsze byli fantastyczni. Życzenia najlepsze od nas wszystkich dla Państwa. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo wszystkiego, czego Państwo sami mogą zapragnąć. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia. Dawaj pieniądze! Dawaj pieniądze! Wygrałem, pieniądze dawaj!